A który to był rok? To był bodajże 70, lata 70. Nie pamiętam dokładnie. No to już święta inkwizycja go już zapomniała. No i w pewnym momencie doszło do tak, że w momencie, kiedy ta książka została wydana, to był wielki, wielki skandal i wiele osób się tam krytykowało, ale przez to, że ona była taka nieczytelna, taka trudna, takim językiem akademickim pisana, bardzo niewiele, dużo osób ją kupiło, ale nikt jej nie przeczytał. No. Mhm. To tak było i w pewnym momencie została zapomniana. I jest taki ten czas, kiedy do Polski dociera internet, mamy ten rok, tam nie wiem, który, ja jestem gdzieś tam, kończę liceum, wybieram się na studia, no i wpadam w internecie na stronkę gnosticmedia.com. Teraz to już zupełnie inna strona, czym innym się zajmuję, ale wtedy akurat tam interesowali się tematem psychodelików i zobaczyłem, że tam pierwszy raz zobaczyłem to porównanie, jeśli chodzi o strój duchownego i budowę grzyba. I mówię, jako wzrokowiec, dla mnie to uderzyło, tak? I później też te freski z tych kaplic, które budowali templariusze, tak? No to drzewo wiedzy jako grzyb, jak ja o tym nie wiem? Dlaczego to na historii sztuki nikt mi tego nie pokazał wcześniej, tak? I tych fresków, tych manuskryptów jest bardzo dużo. No dobra, no ale tu, jak, tu jest chrześcijaństwo i tak dalej, ale z tego, co tutaj słyszę, to też no Słowianie, którzy tutaj sobie żyli jeszcze przed czasami chrześcijańskimi, też praktykowali. Zresztą do dzisiaj gdzieś tam słyszałem, że na Syberii, na przykład Amanity, to ci tam tamtejsi traperzy, czy ci, co tam hodują sobie te renifery, to że to jest normalny taki pobudzacz na dniówkę, nie? Albo tak, tam, no to właśnie kwestia znalezienia swojej dawki. No. Że akurat amanita jest na ciało fizyczne bardzo pobudza i to też, to było znane i nawet można powiedzieć, wikingowie przed bitwami też jedli jakąś taką dawkę. To jaka to jest taka dawka dla wikinga przed bitwą, a jaka to jest taka, żeby cię wyciszyła? No i tu każdy musi sobie sam znaleźć, tak? No bo to jest bardzo trudny enteogen do pracy. Jeszcze nie wiemy o nim wszystkiego. Ale jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny? To też właśnie, to od dawki zależy, tak? Od dawki, od przygotowania. Ale dobra, ale jest taka narracja, że możesz się nim zatruć śmiertelnie? Ile no, musiałbyś tego grzyba narracja, zjeść, żeby... To jest narracja koncernu Axel Springer i Onetów różnych i wszystkich tych, co na pasku biegają im. Bo oni nawet robią coś takiego, że robią taki zabieg, że opisują przypadki śmiertelne muchomora sromotnikowego, tak, i wklejają zdjęcie muchomora czerwonego. Rozumiesz? To jest po prostu... No ja przecieram oczy. No ale ludzie, jako że nie wiedzą, nie są świadomi tego wszystkiego, no to po prostu łykają to, co im ta telewizja i ten Onet tam wtłacza do głów. No dobra, ale to mamy okazję to prostować. No, mamy okazję... Ty jako szpec tutaj, wiesz, tak, od grzybów, tak, możesz powiedzieć, prostujmy, ile to jest i czy jest w ogóle dawka śmiertelna, jeżeli chodzi o Amanitę muscaria. Przypomnę, że to jest muchomor czerwony z białymi plamkami. Tak. I być może jest jakaś dawka śmiertelna, ona musiała być kosalna. Naprawdę trzeba było, nie wiem, w kilogramach to zjeść, czy tam... To nie jest tak, bo nawet mały kawałek muchomora sromotnikowego to jest właśnie dawka śmiertelna. I on ma amatotoksyny, które ci niszczą wątrobę bezpowrotnie. Tak, że... Ale surowy czy suszony? Surowy, suszony, nieważne. Tak, że bardzo wielu grzybiarzy właśnie, którzy ma słaby wzrok, starsi, nie doczytali, nie dopatrzyli w tych atlasach, mylą małe muchomory sromotnikowe z jakimś właśnie grzybem jadalnym. No i stąd te zatrucia. Przecież nikt by nie zbierał trującego grzyba i nie jadł go, tak? Skoro by wiedział, jakby był trujący, więc chodzi o omyłkę po prostu wzrokową ich. No i tam są poważne amatotoksyny. Amanita muscaria nie ma tych toksyn w sobie. Ona ma wręcz... No teraz, jakbym był zwolennikiem nauki, to bym się posiłkował, że ma substancje analogowe do tych, które występują w ludzkim mózgu, wręcz zdrowotne, tak? Że są badania naukowe, których też nie do końca rozumiem i się zgadzam z nimi, ale są badania naukowe, gdzie w przypadku schizofrenii, choroby Parkinsona, chorób neurodegeneracyjnych,
gdzie te substancje z muchomora czerwonego pomagają. I to są doświadczenia i na ludziach, i na zwierzętach już prowadzone. Mam tutaj badania jakieś o amanicie. Mm-hmm. Badań dotyczących skutecznego stosowania muscymolu jako środka mającego pozytywny wpływ na schorzenia związane z gospodarką układu GABA-ergicznego nie brakuje. Wstrzyknięcie muscymolu do kanału kręgowego zwierząt powodowało zmniejszenie u nich bólu neuropatycznego i podawanie go minimalizowało odczuwanie strachu u szczurów. Wszystkie te osiągnięcia nauki dotyczące muchomora czerwonego jasno dają do zrozumienia, że posiada on związki mogące znaleźć zastosowanie w medycynie, a dalsze rozwijanie wiedzy w tym zakresie może zaowocować wynalezieniem leków na wiele schorzeń. Generalnie tutaj na szczurach robili. Na szczurach, na myszach, ale już... I że tutaj nie było żadnych jakichś tam no, złych rzeczy, nie? Takich... Znaczy, były też i złe, ale to też, ja też bym to podkreślił, że jak te badania są robione, bo w muchomorze jest też kwas ibotenowy, tak? I on przez wiele lat był uważany za coś złego. I były takie badania, że ten kwas ibotenowy wstrzykiwano do mózgu szczura. No ale gdzie w przyrodzie coś takiego się dzieje? No powiedz mi, czy sobie wstrzykujemy te rzeczy, czy jednak je przyjmujemy doustnie i full spectrum, czyli z innymi substancjami, które pomagają go trawić, rozkładać. Były badania, 2002 rok, nad mikrodawkowaniem właśnie muchomora. Na 3000 ludzi. I w 70% ci ludzie mówili, że pomagały im na jakieś dolegliwości. No czyli z sukcesem zbadano właśnie to, na co ja czekałem cały czas, że nie jedną substancję izolujemy, badamy, tylko jak działa po prostu ten grzyb w takiej formie, jak go te tradycyjne społeczności spożywały. Bo no, o to chodzi, tak? A myślisz, że wrócimy do tego, co tutaj jest napisane, znaczy co opisuje, że tam na przykład właśnie była jesień, że dawniej to, nawet u nas tutaj zbierali te grzyby, po to później, żeby w tą wigilijną noc, która przemieniła się w Boże Narodzenie i tak dalej, aczkolwiek to nie o to w tym wszystkim chodziło dawniej przynajmniej, że oni tam zasiadali do stołu i robili tą właśnie wigilię, gdzie po prostu sobie robili tam te swoje wycieczki, jedząc tą amanitę. Ile takich kapeluszy trzeba zjeść, żeby taką wycieczkę mieć? Ja bym na kapelusze, bo na kapelusze to można się przeliczyć, albo no raczej w gramy bym szedł, tak? Że czyli mielić i sobie zważyć, uśrednić. Tak, dobrze jest też uśrednić, czy pokruszyć i sobie po prostu zważyć. No i co? I mikrodawka, taka zdrowotna, bo to też jest bardzo ważne, że akurat ten grzyb, on jest bardzo łatwy i lepszy jest do mikrodawkowania, takiego zdrowotnego, jakby ktoś chciał mieć po prostu zdrowotne korzyści w dłuższym okresie czasu. Jakie to są te zdrowotne? Co się dzieje po takim grzybie? No i to jest na przykład 1 gram codziennie do śniadania tam sobie zajadasz. No i to jest, mikrodawka ma wpływ na całe ciało i co się dzieje? Tak, lepszy sen, te wszystkie choroby, o których tam mówiliśmy, łagodnieją ich objawy, lepsza pamięć, kreatywność, bóle kręgosłupa, choroby skórne, no. A jakieś takie rzeczy związane z tym, że tam, wiesz, jest zaburzenie świadomości albo coś? Nie, właśnie mikrodawka, chodzi o to w mikrodawkowaniu, żeby nie było tych halucynacji, zaburzeń świadomości, a żeby był zdrowotny efekt. I tutaj mówię, około 1 grama to jest właśnie taka mikrodawka i co jest ciekawe, że amanita nie wytwarza tolerancji. Czyli można miesiąc, dwa, trzy codziennie nawet sobie taką mikrodawkę spożywać, no i mieć te zdrowotne korzyści. Z grzybem psylocybowym już tak łatwo nie jest, no bo on tworzy tolerancję. Tu jest już taki protokół, że... I czyli tam też... tworzenie tolerancji to znaczy się uodparniasz. Tak, że po prostu jesz, przyjmujesz i to już tak nie działa jak powinno. I tutaj w przypadku grzybów psylocybowych, no to tam 0,2 grama, 0,3 grama. To jest taka mikrodawka. Tyle, że tu trzeba już jeden dzień jemy mikrodawkę i robimy 2 dni przerwy, żeby ta tolerancja się nie wytworzyła. I też można to tak miesiąc, dwa sobie ciągnąć i potem jakąś przerwę dłuższą zrobić. Z kolei właśnie te grzyby psylocybowe są łatwiejsze, jeśli chodzi o ceremonialne, takie wysokie dawki. No bo są już przewidywane. Jaka to jest wysoka dawka przy takiej ceremonii? A wysoka dawka psylocybowych grzybów, no to jest te 5 gram suszu. Aczkolwiek są i zawodnicy, którzy przyjmują więcej. Do 30 gram nawet.
No ty jaki masz rekord swój? Jeśli chodzi o amanitę, to 33 gramy. Przyrządziłem taki ekstrakt na soku z winogron kiedyś. I co, a jeśli chodzi o... to? Wypiłeś to? Tak, tak, wypiłem to, rozrabiając to z wodą, bo to bardzo silne jest. Jeśli chodzi o grzyby psylocybowe, no to 9 gram suszonych łysiczek polskich, które są o 30% mocniejsze, mocniej działają niż te grzyby meksykańskie. Co się działo po amanicie, a co się działo po tych psylocybach? No po amanicie, że tak powiem, było grubo i przerosła mnie działanie jej, bo miałem dużo różnych rzeczy, których się nie spodziewałem. Byłem przyzwyczajony, że okej, bierzemy psylocyby, no to zawsze jest to obzyczenie, na początku rozluźnienie, wyprostowanie kręgosłupa, później człowiek dobrze, żeby się położył i oglądał sobie po prostu te piękne fraktale i te cudowne wizje, które tam przez ileś tam godzin się mielą i te tesserakty różne tam 3D, 5D, co tylko. Zwierzęta mocy, jakieś tam te sprawy. Natomiast w przypadku amanity miałem sugestywne, świadome sny. Czyli wycięło, położyłem się i to jest trudno opowiadać, bo no nikt, kto tego nie przeżył, to w ogóle to, no nie ma słów na to, tak? Ale jakby wyszedłem z własnego ciała. Słyszę, podróże poza ciałem. Podróże poza ciałem do świata, który był idealną kopią tego świata, w którym jestem. Tyle, że uwaga, o wiele wyraźniejszy. Czyli tak jakby HD, tak? High definition, że po prostu większa rozdzielczość była. No tego. To jak gdyby oglądałeś tą swoją taką rzeczywistość, tak, no, ziemską. Tak, z widzę, po prostu jestem w tym pokoju, w którym byłem, patrzę się, ale wiem, że no, ten hologram czy cokolwiek, to jest jakaś warstwa subtelniejsza, jest, no, jest czymś innym, bo mogę przechodzić przez ściany, bo mogę nagle się unosić. Mogę latać tam, tak? I najbardziej, ale to nie było najbardziej szokujące. Najbardziej szokujące była po prostu wyrazistość tego. Czyli generalnie tak jakby z punktu widzenia człowieka, który tam był i to oglądał, to ty spałeś sobie. Tak, tak. No, ty sobie spałeś. Gdzieś tam sobie leżę na łóżku, tam... ale patrzę, że tu leży moje ciało, a ja tu stoję i też mam ciało, tak samo jestem ubrany, wszystko jest tak samo, doniczki są troszkę większe. Czyli wyszedłeś z ciała. Tak, no, można to powiedzieć, wyszedłeś z ciała, no nie udało mi się tego. I sobie poleciałeś sobie tak, i sobie poleciałem, ale nie, wydaje mi się, że nie w tym świecie materialnym, który mamy, tylko w jakimś subtelniejszym wymiarze eteryczno, jakimś tam już. Kiedyś tam czytałem takie książki, chyba to był Robert Moore, Monroe, czy coś takiego, i on doznawał tych podróży bez żadnych tam... Tak, tak, ja też praktykowałem, to o tyle było ciekawe, że ja przed przyjęciem tych grzybów lata wcześniej praktykowałem właśnie tak zwaną jogę snu, czyli to wybudzanie się o 4 rano, godzinę jakiejś po prostu świadomej czynności, czyli przynosiłem wodę, coś tam robiłem, skupiałem się, żeby być tu i teraz. I później kładłem się do łóżka w pozycji innej niż zazwyczaj, wkładałem wykałaczkę w zęby, ale byłem mega zmęczony, no bo spałem tam powiedzmy 4 godziny, tak? I ciało zasypiało, a świadomość dostawała przytomność. I dało też, się to tak, zrobić. I bez grzybów uzyskiwałem takie same efekty. Czyli jest to możliwe, ale wymaga to, no ta wykałaczka, praktyki, to kładzenie się tam, bieganie godzinę. Po co się ta wykałaczka? Bo... No to jest taka technika strażnika banku, że wykałaczka ci tworzy dyskomfort w zębach, że no wiesz, bez tej wykałaczki to by cię wycięło i byś zasnął i po no prostu tak. A wykałaczka ci tam przeszkadza. Ona ci taki robi standby. Taki tak, robi, tak. I zamykasz oczy i skupiasz się na tej ciemności, którą widzisz i starasz się nie myśleć. I to jest klucz. To jest strażnik banku. Pilnujesz banku, swojej świadomości. I jest ten moment taki, że masz ten paraliż senny, tak, że czujesz, że jesteś świadomy, ale nie możesz ciałem ruszyć i jesteś tak pomiędzy i nagle cię wyrzuca z ciała. No a jak szukałeś tam w historii o tych naszych korzeniach słowiańskich i tych ceremoniach właśnie na tą Wigilię, tak, tak. To tam oni mieli jakieś dawki ustalone albo coś i co się tam działo, po co w ogóle to było, że o co tam chodziło w tym, dlaczego oni to robili? Dlaczego oni to robili? Zawsze to było coś w rodzaju, że to były święta, tak? Tak jak dzisiaj mamy święta, na Nowy Rok, na jakieś wesele, na coś tam. Znaczy ja nie wiem, ile w tym prawdy, za to chodziło, że jak gdyby
to przesilenie jesienno-zimowe, że od tego momentu zaczyna dnia przybywać, tak, nie? Że tak, kończy się ten jak gdyby taki mroczny okres Mordoru. No i już... No i to zmartwychwstanie tego słońca, tak. To wszystko było takie... I to jak gdyby to wtedy oni wiedzieli, mieli ten dzień, że to będzie w ten dzień, czy to robili tak gdzieś na około tego dnia? Myślę, że wiedzieli, że astrologia była ważna dla tych starożytnych kultur, że no, mieli dobry ogar tego, co się dzieje na nieboskłonie. A jak szukałeś tych wszystkich tutaj związków, no to pewnie też, nie wiem, no jest... Ja tam się interesuję już od dawna czytało się Danikena i w ogóle te wszystkie sprawy z tymi właśnie chociażby piramidami, nie? Że to jest też ciekawostka, że to dzisiaj niewyjaśnione jest te budowle, skąd się wzięły, dlaczego to stoją i są tak w zasadzie idealnie wybudowane w różnych zakątkach świata. Nie? Tak, i są wybudowane zazwyczaj na jakichś tam wytycznych astrologicznych. Kosmici, grzyby, nie sądzę, ludzie, że, nie sądzę. Ja uważam, że kosmici to jest wkrętka jakiejś tam z piwnicy Disneylandu. Myślę, że... Tak, no miałem takie wglądy nawet po grzybach, bo ja też ten temat wałkowałem od dziecka, UFO. I słuchaj, to jest no trudna rzecz, mi to bardzo ciężko to przeżyłem, ale już na tym pierwszym tripie miałem taki wgląd, że to jest jakaś nakładka, którą sobie małe dziecko nałożyło. No i doszedłem później po miesiącach, że chodziło o wyparcie jakiejś takiej kwestii traumatycznej dla pięciolatka, który widział, jak dorośli ludzie się rzucają talerzami. No i jako, że leciał tam dzień później jakiś film o kosmitach latających talerzach, no to ja sobie tam zastąpiłem to. I tak przez 10, 12 lat, 20 lat się interesowałem UFO. Ja nie wykluczam, że istnieją jakieś tam, powiedzmy, cywilizacje, których nie znamy, natomiast no, miałem takie wglądy, że nie, że po prostu tu jest. Nie widziałeś. Tak, że Ziemia to jest tu Ziemia i te twoje UFO to jest wkrętka wyparcie. A czarne dziury? Byłeś przy czarnej dziurze? Nie sądzę. Znaczy byłem przy czarnej dziurze jako po prostu czymś symbolicznym, tak, że no, na przykład muchomor ma takie właściwości, że może cię wrzucić w taki niebyt albo w tak zwany bezczas. To też jest, to się w ogóle nazywa w takiej terminologii psychodelicznej pętla. Gdzie miałem taką wizję też po Komorze Czerwonym, że widziałem czterech mężczyzn, którzy tną drewno na jakieś kawałeczki i to się tak zapętla, że nie ma końca tego. Tak? I wiele razy miałem takie wrażenie, że czas jest tylko w umyśle. I ten grzyb to pokazuje, ale to jest coś, co tym umysłem nie możesz tego zrozumieć, więc robi się taka pętla, że no widzisz, że nie ma tego czasu, że to jest iluzoryczne, ale umysł nie może tego. No i robi się taka zakrętka jak ruski słoik i właśnie tutaj ludzie, którzy nie potrafią zamykać tego analitycznego umysłu na czas podróży psychodelicznej z dużą dawką, tutaj utykają w tej pętli, w tym bad tripie. Także też miałem taki wgląd, że te wszystkie techniki medytacji, tak, wyciszania, tego niemyślenia, które gdzieś tam w jodze czy w tych buddyjskich religiach były, to zostały stworzone właśnie po to, żeby tego grzyba ogarnąć. Żeby ten trip ogarnąć, bo tam jedynym ratunkiem na wyjście z tej pętli jest właśnie zajęcie się czymś prowizorycznym albo wyłączenie tego. No najgorzej mają takie podróże, najgorzej przeżywają ludzie, którzy są przeintelektualizowani i cały czas by chcieli rozumem zrozumieć. A tu często jest tak, że ten grzyb uwalnia emocje z ciała. I tak jak mówiłeś o tych Słowianach, że były te święta, to przesilenie, to co oni wtedy robili? Śpiewali, tańczyli, nie myśleli tam za dużo, tylko wyrzucali. Nawet widziałem, taka szamanka kiedyś przyjechała i nam pokazywała takie tańce szamańskie, jak to wyglądało. To było takie wytrzymywanie, tak jakby chciała coś wyrzucić z siebie, tak? Całym ciałem. Po prostu. No, to było... no i ten grzyb takie daje ci czasem. Właśnie dlatego ci wikingowie to jedli, bo daje ci taki przy odpowiedniej dawce oczywiście. Wigor taki, prostuje ci kręgosłup do pionu
No ja na przykład po pierwszym grzybie, zanim mnie wyrzuciło w ten sen świadomy, to... Ale mówimy o Amanicie, tak? Tak, o Amanicie. To zrobiłem 200 przysiadów w serii, jeszcze przebiegłem wokoło bloku, zrobiłem ileś kółek, tak? I dopiero później wróciłem i dopiero później miałem jakieś tam te wglądy bardziej a czemu to robić? Bo on kopie za 40 tam minut czy godzinę, tak? Tak, że aż masz takie drgawki czasami, że no musisz coś porobić, musisz, nie da się, tak? Że to... Jest to taki wręcz on jest, ma różnorakie działanie. Ani to nie jest stymulant, ani do klasyczny psychodelik, ani dysocjant. No może działać różnie, tak? Może działać nasennie przy odpowiedniej dawce. Ciekawe... Czy berserkerzy do jaką dawkę musieli brać, żeby oni wpadli w ten szał? No jakieś 5-10 gram, tylko dobrze przygotowany. I podobnie robili też nawet nie berserkerzy, tylko ci kamczadale, którzy tam z reniferami szli. Tak? Tam były takie, nawet chyba polskich podróżników, relacje, że jakiś chłopek tam 60 kilo wziął, 60 kilo worek mąki, szedł ileś kilometrów z tym, gdzie normalnie nie był w stanie nawet tego podnieść. Tak? Że tak to takim to jest stymulantem. No i tak, no i to może też tak działać, tak? A czasem wycina, że człowiek po prostu leży i nie ma z nim kontaktu, tak jakby w śpiączce był, tak? Wstaje i nie pamięta, co się stało. To takie... Bardzo trudny. Dlatego też mnie dziwi to, że ludzie sięgają po to i biorą te duże dawki. Choć sam brałem, bo chciałem spróbować. Taka natura. No jesteśmy ciekawi, tak? No, co się małpy stanie, tak? Czy uważa pan, że spożywane psychodeliki i grzyby miały jakikolwiek zły wpływ na pańskie zdrowie fizyczne i psychiczne? W dużej mierze odwrotnie, bym powiedział, aczkolwiek no, nie wykluczam, że te bad tripy miały jakiś zły wpływ. No jaki to był zły wpływ na przykład? No, że na przykład człowiek wchodzi tam i wielu ludzi to robi, żeby odkodować traumy i żeby uwolnić emocje z ciała, tak? I to się zazwyczaj dzieje. U mnie w 99 przypadkach moich, że tak powiem, podróży z dużymi dawkami psychodelików właśnie to się działo, że wypłakiwałem, wyśmiewałem, wytrząsałem jak ci szamani te emocje, które mi tam... Nawet jest takie powiedzenie, tu znowu zahaczamy o totalną biologię, że coś mi leży na wątrobie. Mam motylki... Motele w brzuchu albo no, coś tam, jakieś no? Takie rzeczy, tak, że... I totalna biologia też to jakoś tłumaczy, że brak ci pokory, to cię kolana bolą i tak dalej. No różne takie, niektóre mniej śmieszne, bardziej śmieszne, ale to ma jakieś pokrycie. Ja wielokrotnie wychodziłem na drugi dzień po psychodelikach, jakbym zrzucił plecak, zdjął jakiś ciężki tych właśnie emocji, gdzieś stłumionych rzeczy. No natomiast no, są przypadki, gdzie możesz sobie jeszcze do tego plecaka dołożyć, właśnie wracając tym tramwajem z tymi ludźmi nastrypowanym, gdzie nie ogarniasz i modlisz się, że Boże, jak wrócę, to już nigdy więcej. Ale jest to ryzyko warte podjęcia, zwłaszcza dla artystów, dla ludzi, którzy by chcieli być kreatorami, nie tylko konsumentami, bo to jest największa wartość tych psychodelików, że nie jesteśmy tylko konsumentami. No wszyscy znamy Dolinę Krzemową, nie? Mm-hmm. I wszyscy wiemy o tam, powiedzmy, eksperymentach chociażby Steve'a Jobsa z różnymi też substancjami. I co by było, gdyby... Czy byłby dzisiaj coś tak... Czy istniałby dzisiaj smartfon dotykowy, gdyby nie Steve Jobs i jego podróże? Tak, no na pewno nie istniałaby myszka komputerowa. No bo ten człowiek się przyznał, że no to właśnie LSD, czyli syntetyczna wersja tej substancji z grzyba, który tam na zbożu rośnie, no to zainspirowała go do tego, tak? W ogóle cały internet też by prawdopodobnie nie powstał, gdyby nie to. No, oni się do tego przyznawali, zresztą to ale było do w tym czasie. Przyznają, tak, no, tak. To jest jasne, to jest wszystko jasne. I, no i mamy właśnie taki kontrast, że z jednej strony o, straszne złe narkotyki, a z drugiej strony, no popatrz, ale ja tu stworzyłem, tu wymyśliłem myszkę komputerową, tu kod DNA. No, ale teraz znowu, zobacz, wiesz, oni coś stworzyli i odnośnie tego, co mówisz, takiej wielkiego koncernu. No oni też jak gdyby no też... zagruzowali świat tym swoim, powiedzmy, Apple czy Microsoft i tak dalej, nie? No. Czy tam... Przerośli samych siebie. No tak. i trochę też opanowali ludzkość. I też mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w głowie każdego człowieka, nie?
No, ale to jest ze wszystkim, bo ja to widzę taką prawidłowość, że i to też właśnie, jak się z tego wydostać, jak tu się bronić przed tym wszystkim, że im coś jest większe, tym się zmienia w takiego molocha. I to jest zarówno z medycyną, z religią, z tymi korporacjami. Im co jest większe, tym, na przykład w religiach, im ta religia większa, tym tam jest mniej mistyków, bo mistycy się ze sobą zawsze się dogadają, tak? Weźmiemy z islamu sufiego, z jakiegoś mnicha buddyjskiego i mnicha chrześcijańskiego. I ci trzej się zawsze dogadają ze sobą. A weźmiemy papieża jednego, tam imama jakiegoś ważniejszego i jeszcze tam jakiegoś Dalaj Lamy, no i się za wuja nie dogadają. I mało tego, jeszcze się tam wytłuką za jakieś mało ważne, wiesz, ustęp w Biblii nie tak... To o co chodzi? To jest co, syndrom władzy? Nie, to jest syndrom po prostu wielkości, że im większa jest organizacja, tym struktura rośnie i tym więcej jest biurokratów tam. I po prostu jest mniej tego żywego doświadczenia i tak jak mamy tutaj na przykład tą kontrowersję chrześcijańską, że zastąpiono tą Eucharystię prawdziwą, która dawała to połączenie z wewnętrzną boskością, czyli enteogen, tak? Nawet nazwa tej substancji, że łączy cię z twoją wewnętrzną boskością, daje ci żywe, mistyczne doświadczenie. No zastąpiono te grzyby, które to dawały, glutenem. No i mamy to, co mamy, że idziesz tam i w zasadzie nic się nie dzieje, nie masz tego doświadczenia. Mają to tylko jednostki wybrane jakieś, które gdzieś tam poszczą 40 dni na pustyni i tak dalej. No i im więcej jest tych biurokratów, tym mniej jest tego rdzenia, tego, co to stworzyło, tak? No bo te wszystkie księgi, one są piękne. Jak czytam Biblię, Nowy Testament, no to tam ja czuję, że dla tych ludzi, którzy to pisali, to była prawda, którą oni po prostu całym sobą, no weź zjedz 5 gram grzybów, otwórz Biblię i przeczytaj jakiś fragment. No, czuję się, że no, tam grubo się działo, nie? Ale teraz nie ma tego. Chcesz mi powiedzieć, że czytajesz Biblię po 5 gramach? No, zdarzało mi się. I co, czułeś? No jest to niesamowite. No czułem, że zaraz wyjdę i szukam moich 12. Czyli byłeś Jezusem. Tak, no wstydzę się tego, co dzisiaj, ale no, jest coś takiego, to jest też, no ale to już mówiliśmy o tym mechanizmie inflacji ego i o tym, jak z tym archetypem, że człowiek, który ma małe pojęcie o tym, może po prostu to ego duchowe może się utożsamić, tak, z tym właśnie tam. A słyszałeś o takiej teorii cykli? No. Że jest taka, to jest któryś Hindus to tam gdzieś powiedział, że jest taka teoria cykli, że najpierw jest czas wojowników, czy era wojowników, mm-hmm. i oni walczą i tam, wiesz, walczą o swoją tam jakąś, o swoje tamte racje i tak dalej. Jak oni walczą, to jest taki kult właśnie braterstwa, walki, męstwa, wiesz, mm-hmm. taki prawdziwy wartości. Później jak oni wywalczą to swoje, wiesz, jakieś cele, to przychodzą właśnie mędrcy i kapłani, mm-hmm. nie? No i wtedy znowu zmieniają się wartości, że trzeba być mądrusiem, mm-hmm. trzeba tam być dobrym, takim wiernym i tak dalej. Później przychodzą kupcy, mm-hmm. nie? I zmienia się znowu wartość, mm-hmm. nie? Żeby tam właśnie być takim przedsiębiorczym i tak dalej. I na końcu jest era konsumenta. Mm-hmm. I jest teraz stwierdzenie, że my jesteśmy w tej ostatniej fazie. Mm-hmm. No to ja znam bardzo podobną teorię cykli, tyle że z Wed, czyli wedyjsko-słowiańskie, no te teksty takie, z których też i nasza kultura wyrastała. No i tam były te ery tak zwane, jugi to się nazywało, no i mamy tam żelazna, złoty wiek, to był ten najlepszy, gdzie ci ludzie tam, no tam jest to trochę przesadzone, czy to jest mityczne, że mieli 4 metry wzrostu, żyli 900 lat, jak prorocy biblijni. Ale takie wszystko się szkielety układało. Gdzieś tam oglądam starożytnych kosmitów, to tam gdzieś znajdziesz takie gdzieś szkielety. Tam znajdują te Yeti, gdzieś tam biegają, może jakieś niedobitki. Ale mniejsza o to, że chodziło o to, że w tym złotym wieku oni byli bardzo zdrowi, połączeni ze źródłem, żyli długo, sprzyjała im pogoda, nie było upałów, mroźnych zim. No i tam jakiś król, czy tam jakiś wataszka się wykazał pychą i okrucieństwem. I nagle te ery znowu zaczęła, następna era troszkę gorsza. Ci ludzie troszkę niżsi, bardziej, krócej żyją, już 300 lat żyli, nie 1000 i tak dalej. I im bardziej grzeszyli, tym mniej im sprzyjała przyroda i wszystko. I na końcu
No bo to jest taka legenda wedyjska, tak, że na końcu jest tak, że jest ta Kali Yuga, czyli ten najgorszy taki, taka era. I jak sobie czytasz, co w tej erze jest i jak to ma być, no tak sobie mówisz, czy to już jest, czy za chwilę będzie, bo tam jest, że będzie się liczyć tylko pustosłowie, ładny ubiór, pieniądze i po prostu nie będzie sensu w jest niczym. Jest to gdzieś w internecie? No mogę ci wysłać tam. To bardzo proszę. Jest, opis jest komiczny tego i na końcu jest tak, że krowy mają być wielkości psów i przestaną dawać mleko. Straszna wizja. No straszna wizja, aczkolwiek no dla nich to było, że to dzieje się po prostu cyklicznie, w takim kole. Tak jak Majowie też mieli swój kalendarz, nie tak jak my linearnie, że do przodu idzie tysięczny rok, 2000 i tak dalej, tylko że to są cykle, tak jak jesień, zima, wiosna, lato, tak, że po prostu tylko, że w tysiącach lat jakichś niesamowitych. Czyli wielki reset jest zagruzowaniem pewnego okresu i może zrobi się nowy. No oni tam też dużo bardzo przykładali wagę do takiej teorii, idei karmy, że wszystko tak naprawdę zależy, no że mamy to, co mamy, bośmy na to jakby zapracowali sobie. I też gdzieś tam był chyba jakiś cytat, pamiętam taki, że a dlaczego jest wojna? To, dlaczego te wojny są? Nie? No bo ludzie się ześwinieją, jak te wojny nie ma, jakby tylko żarli. A jak jest wojna, to już się zaczynają, jak trwoga, to do Boga, nie? No to już wartości są milsi dla rodziny i tak dalej. Kolejne pytanie. Czy nadal uważa pan, że teleskopy cyfrowe są podłączone do bazy danych NASA i pokazują zakłamaną rzeczywistość? Dobre pytanie. Nie, no dobre, z tymi teleskopami. Ja, słuchajcie, jestem też artystą i performerem. Ja robię performance'y. Artyście wolno więcej. A jeszcze tak rzucę może o tych teleskopach. Jest fajny aparat Nikon P900 i dużo memów w internecie o nim. Jak tam te gwiazdy nad kopułą wyglądają. A o co chodziło z tymi teleskopami, że co? No, jest taka teoria, że nie było lądowania na Księżycu i tak dalej. No, takie tam, że no, jakby Disney robi też w różnych dziedzinach. No, czyli lądowanie na Księżycu było... No, jak przytulić duży majątk z kongresu. No, wyścig zbrojeń, wyścig w kosmos i tak dalej. A czy to się naprawdę odbyło? Był fajny, takie książki pisał w Rosji właśnie teraz zbanowany chyba, Wiktor Pilewin. Był taki pisarz, to polecam. Wszystko, co on napisał, to jest po prostu... I on umiał to zrobić, żeby to powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, a i tak go zbanowali. Bo, a mówił artystycznym językiem, tak nie do końca, nie dosłownie. A mimo to jeszcze tam Putin go chyba przytemperował. No, ale, ale książki wyszły i są polskie tłumaczenia. Ale także Orwell polecam. Też pisał ładne książki, Orwell też są na czasie dobrze. Cały czas. I nikt z tym nic nie robi. No, no bo właśnie dlatego, że artyście wolno więcej. Że coś sobie tu zarymuje, coś tu... Czy to jest... I tak patrzą ci cenzorzy i mówią, a może on sobie ja robi, a może prawdę. No i w sumie nie wiedzą za bardzo, co z tym zrobić. A jak tak za dosłownie coś powiesz, no to kasują ci. Kanalik. Czy całkowicie unika pan medycyny konwencjonalnej, czy tylko w jakimś stopniu? No nie, no właśnie tak jak mówiliśmy, że no znaczy całkowicie jej unikam, aczkolwiek no jak mówię, nogę mi odetną, to pojadę ten ostry dyżur. No. Możesz powiedzieć, że biologia totalna dla ciebie to jest taką profilaktyką. Tak, tak, no. Profilaktyką, że też zrozumieniem. Zapobiegasz już z góry. Tak, zapobiegam temu, co może być. I też biologia totalna ci też daje coś takiego, że nie panikujesz, jak ci tam, wiesz, gardło cię boli, czy tam nos zapchany, no to oni tam śmiesznie to tłumaczą, że masz czegoś po dziurki w nosie, albo coś i tak dalej, ale daje ci to takie, że ta choroba jest tak naprawdę w totalnej biologii, na przykład to, co ludzie się tak boją, tych wirusów, tych chorób zakaźnych, że to jest tak naprawdę tylko takie oczyszczenie, że to już jest faza zdrowienia, jak już ty kichasz i kaszlesz i wypluwasz ten śluz, to już jest faza zdrowienia i już żadne leki tutaj nic, grypa leczona czy nieleczona trwa 2 tygodnie, tak? I ja odkryłem jeszcze coś lepszego, że ja pamiętam, byłem chorowitym dzieckiem, tam miałem 5-10 lat, to babcia zawsze wpychała rosół. Masz, synku, słaby jesteś, chory, kaszlesz, gorączkujesz, to masz rosół, a mama od razu biegnie z tabletką, masz aspirynkę, synku, zjedz i tak dalej. I pamiętam 2 tygodnie chorowałem, tydzień, 2 tygodnie. Od czasu, jak się zapoznałem z totalną biologią, z witarianizmem, to jak tylko czuję, że jakieś przeziębienie mnie łapie, jakaś gorączka, przestaję jeść, nie jem 3 dni,
albo, nie wiem, piję sok z arbuza, czy sok pomarańczowy przez te 3 dni i po 3 dniach już jestem gotowy do akcji. Także co, no... Oczyszczenie. No oczyszczenie, no i tak to oni tłumaczą, no... A wiesz, które no, ale na tak tym robi? Się nikt nie, nic nie... Kto ci zarobi na tobie, jak zrobisz 3 dni postu? Nie, nie, ja mówię, wiesz, które zwierzę tak robi też, nie? No myślę, że dużo zwierząt. Pies na przykład, ja mam psa, jak jest coś tam ten, to patrzę, o, nie je. Ja mam kozy, to kozy zawsze, jak coś tam próbują, to słyszałem nawet, że one sobie głodują, izolują się i też wytwarzają, potrafią tam 2 czy 3 razy, nawet 150 mg witaminy C wytworzyć same, żeby się... tam zregenerować, nie? Szybko. I... No i są nawet takie badania, że post iluś tam, nawet chyba 24 godziny postu, że ci florę tam bakteryjną w jelitach ci normuje. Mhm. I takie rzeczy są. Tylko, że no mówię, to jest kompletnie, wiesz, nieopłacalne dla nikogo, żeby to gdziekolwiek tą wiedzę propagować. Dlatego się banuje te kanały.